Dobrze, udało mi się zdemontować wzmocnienie, które było pod silnikiem. Użyję je i później tutaj sobie wytnę tą część tej przedniej belki, by mieć mocowanie na chłodnicę i dokładnie znać odległość między przodem a tyłem. Co mam na myśli? Teraz muszę znaleźć tutaj ten dystans i chcę, żeby chłodnica była za tym słupkiem, bym nie uszkodził w trakcie jakiejś tam dzikiej jazdy tym przyrządasem chłodnicy. Nie mam zamiaru. Tutaj mniej więcej ta łapa tak pasuje. Czyli bym miał, powiedzmy, jedną stronę wyznaczoną, tutaj jakby miał tą stronę wyznaczoną, to później ta strona mi wyjdzie z automatu. Więc jak to się mówi, czas start. Czas leci, a pogoda się zaczyna psuć. A więc tylne mocowanie trzyma się. Przód jest też wstawiony. I widać, że mniej więcej się tak wycelowałem, jak to postawiłem. Tak samo mniej więcej się wycelowałem wymiarowo, żeby to całe było. Ale zaraz zobaczymy. Teraz się biorę za wycinanie tego elementu wytnego tu i tu, bo to akurat tutaj trafia na takie otworki, co są w środku. Więc czas start. No i dobrze, udało się to wyciąć. No trochę jest to zgnite, ale no pomału 30 lat to ma, więc nie ma co się dziwić. Poszło. W środku nawet nie jest takie złe. Tylko że tutaj... No, prawie. Dobra. I to teraz przyjdzie sobie tutaj tymi dwoma otworami. To ma być tak. Jeszcze raz zobaczę. To ma być mniej więcej tak. Tylko że te kółko wadzi. I to mniej więcej wyjdzie tu, troszeczkę silnik chyba do przodu, żeby chłodnica wlazła sobie normalnie. Aha, pardon. To ma być tak. O, już by był głupi błąd. I chyba będę musiał to później trochę przyciąć. I tutaj kółeczko będzie wadziło. Ale to wyjdzie w praniu. Jak to się mówi. Najważniejsze, żeby to podwiesić i wyjechać z tym stąd. I żeby auto zamknąć, bo ma dzisiaj niby padać. A więc sobie przygotowałem troszkę rzeczy na chłodnicy. Jak widać, będzie dość fajna szpara. Łapy też musiałem troszeczkę zmodyfikować. Teraz jest zwykła śruba 8-8, bo niestety zastosowane było poprzednio drobnozwojowy gwint, który był w korpusie. No i mniej więcej sobie to wszystko wypośrodkowałem. Także moja półoś. Teraz źle to złapałem. O, tak. Że moja półoś, mniej więcej tak, będzie wystawała i ona będzie zamocowana jeszcze tutaj do zewnątrz ramy na wzdłuż, powiedzmy tak. I to może mi pozwoli, tylko że to będę musiał jeszcze stąd wyciągnąć, ale najpierw muszę tą resztkę rozebrać w pewnym czasie i dostać to do punktu kompletnego złomowania, powiedzmy tak. Jeszcze muszę troszeczkę z tego wyciągnąć. No i kolejna rzecz, test spuszczania oleju. Muszę tutaj jeszcze wysokość dobrać do miski olejowej, to znaczy, że do korka. Jak widać, za korek jest niżej niż przykładowa beczka, więc muszę to jeszcze lekko dźwignąć, podłożę i biorę się pomału za spawanie. Ok, mam przygotowane pierwsze mocowanie. Znalazłem kątownik, uciąłem go troszeczkę, nowe śruby poszlifowałem, spawarka i jechane. Silnik jest mniej więcej wypoziomowany tak samo jak rama.
więc nie będzie problemu raczej później, żeby całą resztę porobić. No i ta strona jest już połapana. I teraz przechodzę do przodu. Tutaj mam jedną poziomnicę, drugą poziomnicę, kątowniczki. Teraz jeszcze tutaj muszę sobie poszlifować i jak to się mówi, jechane. A teraz taki mały lifehack. To są śruby, co trzymają tył belki pod samochodem, pod silnikiem, dokładnie mówiąc. No i jest to nietypowy gwint drobnozwojowy. Już sobie przygotowałem kątownik, żeby zrobić adapter, ale nie mam jak dostać takie nakrętki, bo nakrętki zostały w korpusie, więc po prostu to jest 10 po zewnątrz, zrobię z tego 8, po prostu przegwintuję to na 8, no i powinno dać radę. Dobra, mała zmiana koncepcji, to jest takie twarde, że nie szło tego nagwintować, więc po prostu wziąłem piłkę do metalu, tutaj to obciąłem, nie nawet jeszcze widać. Zapunktuję w wiertce pod 10 szpilkę, wkręcę szpilkę i finito, i będzie kombo śrubo przeróbka. Chciałem to rozebrać, ale to jest tak zarośnięte chyba rdzą, że nie pójdzie. Więc później będę musiał z tym walczyć przy montażu, żeby to później jakoś poszło. No ale to jest prototyp. Druga może pójdzie lepiej. Dobrze, trzeba się przyznać też do tego, że coś poszło nie tak. Uciąłem tą śrubkę. Było tutaj tak. Ja chciałem to nagwintować na M8. Tylko że dwie rzeczy. To jest takie twarde, że masakra. A drugie, że gwintu by było tak mało, żeby to wyrwało. No i jak to się mówi, przespałem się z tematem. Znalazłem gwintownik jeszcze wczoraj, na sam koniec, że mam gwintownik M10 razy 1,25. No i zrobiłem tutaj ten gwint na 1,25 i zrobiłem na drugą stronę też, żeby trzymało, czyli to po prostu wspawałem z powrotem tu. Prawdopodobnie ten cały plastik wyparuje, ale trudno. To wspawam z powrotem i to będzie jako nakrętka. To jest taka przeze mnie robiona nakrętka. Trudno. Darmowe kilka godzin stracone, dużo nerwów, ale tak czasem bywa, jak nie wiesz, jakie masz narzędzia w domu. Więc kolejne mocowanie gotowe. Jak widać, jest to takie trochę pomasażone z racji, że troszeczkę farby zostało i porowało. No i tak, porównanie oryginalnej do śruby do mojej naprawianej. No, za dużo z tej śruby nie zostało, jak spawałem, to tutaj wszystko, ta rdza odpadła, ale powinno dać radę. To tak wygląda tu i tak to wygląda od czoła. Powinno dać radę, więc ciąg dalszy nastąpi. Jeszcze została ta łapa z tyłu i można tym jechać do miejsca docelowego. No i dobrze, udało się pospawać wszystko. Czwarta łapa. Jest to pospawane w miarę. Mam nadzieję, że to da radę. Tu jeszcze dodałem to jedno wzmocnienie. Mi zostało z tylnego. Tą śrubę wymienię. Tą. Z racji, że już wiem, że mam gwintownik, więc zrobię sobie nakrętkę. No i tutaj wygląda tak tył. Coś czuję, że czeka nas deszcz i zaczynają duże krople padać. Ściągam już wyciągarkę i zabezpieczam, bo mnie zaraz tutaj zaleje. To nic, dzięki, na razie. Lajki, subskrypcje, mile widziane. Dobra, uciekam, bo zaczyna padać.